Właściwie to więzienie kardynała Wojtkowskiego w Ostrowie było pierwszym ważnym wydarzeniem w dziejach historii miasta. No tak się niestety złożyło, ale właściwie wtedy dopiero po raz pierwszy Ostrów trafił na karty historii, powszechnej. Dzisiejszym językiem powiedzielibyśmy, że to było wydarzenie bardzo medialne. No tak należałoby powiedzieć, dlatego że no, nagle nazwa naszego miasta pojawiła się na ustach całej Europy. I to bez przesady można powiedzieć, że cała katolicka Europa była zainteresowana tym no, niecodziennym wydarzeniem. Ale nie tylko katolicka, bo dzięki tej wystawie, dowiedziałem się, że echa więzienia arcybiskupa Lewakowskiego dotarło również na przykład do Fiodora Dostojewskiego i Fiodor Dostojewski w swoich dziennikach wspomniał, co prawda nie o więzieniu, tylko o wydarzeniach, które jest w miejsce kilka lat później, kiedy było kolejne konklawę. I tam jest takie sformułowanie Fiodora Dostojewskiego, że dobrze, że ten Lewakowski nie został papieżem, bo mielibyśmy z tym problem. No tyle tylko, że po pierwsze przecenił jakby zaangażowanie się arcybiskupa, a po drugie, mimo że wtedy akurat ogłoszono dokładnie wyniki konklawy, to kardynał Lewakowski nie miał wtedy szansy. Dostał głos od biskupa Bischampa z racji takiej wspólnoty duchowej. To był też biskup, który znał kardynała Lewakowskiego z jego pobytu w Belgii i w związku z tym w ten sposób jakoś zasygnalizował, solidaryzował się z postawą arcybiskupa. Istotnie, nie wiem czy tak było, że oczywiście osób po raz pierwszy wkroczył na karty historii dzięki kardynałowi arcybiskupowi Lewakowskiemu wskutek jego więzienia. Na pewno wkroczył na karty europejskich gazet, bowiem, szanowni państwo, rzeczywiście, gdy pomyślimy o wybitnych Polakach wieku XIX, by się do tego ograniczyć, ale takich, którzy wywarli jakiś wpływ, widoczny wpływ na życie publiczne europejskie tej doby. Pomijając artystów, Chopin, tam Sienkiewicz, zostały na powie, jeżeli byśmy myśleli tylko o takich, którzy wkroczyli jakoś na arenę życia publicznego i odcisnęli jakieś większe lub mniejsze, no to właściwie moglibyśmy ich policzyć na rękach, na palcach jednej ręki. To na niego są nakładane kary finansowe, których nie płaci. No i to prowadzi do tego wydarzenia 3 lutego 1974 roku, kiedy zostaje nad ranem aresztowany, jako drugi aresztowany arcybiskup w dziedzińskim poznańskim w XIX wieku, pierwszy arcybiskup w Dunii w 1939 roku. I trafia tutaj właśnie, proszę państwa, na Ostrowie. No w Ostrowie, no to o Ostrowie wszyscy wiecie. Siedzi w więzieniu. Mam przed sobą ten obraz Matki Boskiej, który mamy teraz w kościele świętego Stanisława, jeśli się nie mylę. Tak przynajmniej wyczytałem dzisiaj z tej stawicy, która tam się znajduje. Odwiedzenie jest bohaterem całego katolickiego świata, zmęczeni. Przyjeżdżają do niego delegacje katolików właśnie z całej Europy, katolików niemieckich, oczywiście polskie ziemiaństwo. Także jemu na pewno się nie nudzi. Do tego, proszę państwa, w tajny sposób kieruje tajną administracją archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Bo już jak Lewakowski i jego współpracownicy wiedzieli, co się kroi, to stworzyli system zarządu, tajnego zarządu tymi archidiecezjami. Tajnego zarządu, którego podstawą, oprócz tej grupy rządzącej czy mającej władzę, byli jeszcze tajni wikariusze, którzy ci tak zwani braciszkowie, czyli wyświęceni ciężar, którzy jeździli do parafii, których nie mogli objąć i tam opowiadają się ścigani przez Śmigielski. To jest jeden z bohaterów ostrowskich, przez Śmigielski, wydał te słynne wspomnienia z Kulturkampu, znakomita książka, obowiązkowa lektura dla każdego ostrowianina, nie tylko zresztą. To jest właśnie ten epizod. Poza tym oni opracowują system kontaktu ze stolicą apostolską. No bo nie tam, żeby wysłać list, to trzeba było zanieść list do Rzymu, żeby poinformować, co tu się dzieje. I to jest system, to są ziemianki, które jeżdżą z Poznania do Krakowa, z Krakowa to jest wysłane drogą zakonną do Śródca Kreker w Pradze i z Pragi dopiero dojdzie do Rzymu. Taki jest ten system. Niesłychanie interesująca sprawa, to jest sprawa organizacyjna tych ludzi. I on rzeczywiście siedzi tutaj po stronie, ale wszystkim wie, gdzieś tam tymi sznurkami pociąga dzięki siebie swoich współpracowników. Proszę państwa, no też ma czas na to, że czytałem te listy jego do
z tego właśnie więzienia. W jednym z tych listów znalazła się taka prośba, żeby przywieziono mu jego ulubioną rybę, mianowicie specjalnie spreparowanego szczupaka. To porobione miałby się, to podaję, jak to mam zrobione. Panie na pewno znają, czy Państwo wiedzą, jak to się robi. To jest panierowana ryba, usmażona w panierce i później zalana taką zalewą od to. I to była, on to bardzo lubi. Tak? I to żąda, żeby to tam przysunąć. Z tych rozmaitych wirtuałów, które tutaj do niego spływały, tego mu właśnie robił. W 1976 roku Prusacy stwierdzają, że no, co z nim zrobią? No nie zabiją go. No, jest męczennikiem, no, wszyscy patrzą na ostrów, cała Europa patrzy na ostrów, no, to jest jakaś nienormalna sytuacja. Zezwalają mu na to, żeby z tego ostrowa wyjechał. I to jest triumfalny w ogóle taki przejazd przez całą Europę do Rzymu, gdzie jest przyjmowany jako męczennik, jako bohater wiary katolickiej. Taki nim będzie go otaczał przez następne lata, przez całe do końca